Witam, z tej strony Nero, a to jest ostatni odcinek naszej serii Drogi do Kangur Kakao. Dokładnie tak, moi drodzy, witam was w tym podsumowaniu z całej serii oraz recenzji wszystkich głównych części, które przechodziliśmy w tejże drodze. Dokładnie tak. Tak więc, droga do Kangur Kakao trwała od 20 lutego 2021 roku i kończy się dzisiaj, 15 maja 2021 roku, więc można ze spokojem powiedzieć, że to raptem, no coś około 3 miesięcy. Więc to długość w miarę git good, bym powiedział, w miarę długo, dokładnie tak. A w skład drogi do Kangur Kakao wchodzą 5 odcinków Kangur Kakao 1, 7 odcinków Kangur Kakao rundy drugiej, 7 odcinków Kangur Kakao Tajemnicy Wulkanu oraz 6 odcinków drogi do Kangur Kakao Extra wraz z tym. Dokładnie tak. Co daje nam aż 26 odcinków drogi do Kangur Kakao w całości wraz oczywiście z tym odcinkiem, tak więc no, nawet spoko sumka, nie powiem. Tak więc, jak już mamy to powiedziane, to przejdźmy do recenzji gier, które przechodziliśmy w tejże drodze. Jak więc zaczynamy od Kangur Kakao 1 z roku 2000, dokładnie tak. Jest to gra naprawdę świetna, uwielbiam tą grę aktualnie. Jest to gra, można powiedzieć, która bierze garściami głównie z Crasha Bandicoota. Bardzo często to widać, moim zdaniem, ale umówmy się, Kangur Kakao to przebija Crasha, ok? Szanujmy się. Moim zdaniem przebija, zdecydowanie. Bawiłem się przy tej grze naprawdę świetnie. Soundtrack tej grze jest naprawdę fenomenalny, moim zdaniem. Jest naprawdę świetny i to jest zdecydowanie mój najulubieńszy soundtrack. Przysięgam, naprawdę uwielbiam soundtrack pierwszego KO. Naprawdę bardzo fajna muzyczka sobie przegrywa prawie że we wszystkich poziomach, więc tutaj nie mam co marudzić. Naprawdę, dokładnie tak. Bardzo lubię koncept poziomów, w których nie wiem, jedziemy na jakichś pojazdach. To jest też taki właśnie feeling z chociażby Crasha Bandicoota, czyli raz deadniesz, no to sorry memory, zaczynasz od początku. Jest to pewna taka ikona tamtejszych czasów, że hej, musisz przejść akurat ten segment za pierwszym zamachem, bo inaczej nie przejdziesz dalej. Jest to coś, co aktualnie nawet lubię, pomimo tego, że chociażby w jeździe tym statkiem kosmicznym albo na tym krokodylu, to jest po prostu tragedia, zwłaszcza na tym statku kosmicznym, moim zdaniem, to jest po prostu nienawidzę tego poziomu, ale tak, jak najbardziej. Jest to sam koncept, zawsze mi się w miarę podobał. Muszę powiedzieć, że Kangur Kakao 1 jest najbardziej prostą platformówką z tych wszystkich trzech części, co mi się aktualnie podoba. Co do fabuły, fabuła jest, no, pierwsza część, no, najczęściej w pierwszych częściach jest po prostu coś, jakiś impuls, żeby działać. W tym przypadku po prostu znajduje się Hunter, który hej, porwę ci całą twoją rodzinę. Poczytałem o tym na Wikipedii, tak? Podobno porywa ich rodzinę, czego nie widzimy, ale tak. No i później samego Kangur Kakao zresztą tak jakby też, ale to jest właśnie do dzisiaj niezrozumiałe dla mnie, że Kao znajduje w tej klatce rękawice. I tutaj, nie wiem, niektórzy twierdzą, że był zmuszany do jakichś walk, ale w sumie zaczynamy grę, jesteśmy wolnym kangurem na nowo, tylko tym razem mamy te rękawice, więc to jest fabuła, której nie do końca rozumiem. Nie wiem, czy kiedykolwiek tatę postanowiło to nam wytłumaczyć, ale tak jest. Bo fabuła, fabuła prosta, fabuła platformówki, naprawdę platformówki nie potrzebują jakichś, Bóg wie, jak wygórowanych fabuł, więc działa, po prostu daje nam impuls do działania, działamy. Wybór poziomów też jest moim zdaniem w miarę ciekawy. Mamy tutaj, wiecie, pustynny jakiś, taki troszeczkę pod Arabię podchodzący, tutaj mamy lodowy, tutaj mamy łąkę, kosmos nawet, to jest coś, to jest kosmos, bym powiedział. To jest coś, co się już nie powtórzyło niestety w żadnej
następnej części Kangur Kakao, ale mamy kosmos i cholipcia, poziomy kosmiczne są naprawdę dobrze zrobione moim zdaniem. Mamy też labirynty, okej, Mad Space Kangur Kakao, halo, gdzie jesteś? Pozdro dla kumatych, ale nie narzekam. Tak więc tak, Kangur Kakao 1 zajmuje miejsce drugie ze wszystkich trzech gier i zajął nam godzinę 51 minut i 48 sekund, tak więc no, prawie dwie godzinki, dokładnie tak. Tak więc, moi drodzy, ciśniemy dalej. Tak więc mamy teraz Kangur Kakao rundę drugą, dokładnie tak, drugą część Kangur Kakao. Ta gra już postanowiła zejść troszeczkę z tego biednego Crasha Bandicoota i aktualnie pożerować troszeczkę na Raymanie 2, ponieważ ta gra to jest Rayman 2, tylko że kangurek. Większość rzeczy, jak prawie że nie wszystkie, zostały zakoszone z Raymana 2. Moim zdaniem zrobione lepiej. Ja jestem osobą, która w Raymana 2 grała, ale strasznie się przy nim nudziła. Musiałbym chyba jeszcze raz wrócić do tej gry, może zmienię o niej zdanie. Na pewno wiem, że przy Kangurku KO rundzie drugiej nudzić się nie nudziłem nawet przez chwilę. Naprawdę bardzo świetnie się grało. Sterowanie zostało poprawione od czasów Kangurka KO 1, w którym to aktualnie w jedynce mieliśmy, przynajmniej w wersji PC-towej, mogliśmy, to jest coś, o czym nie wspomniałem, mogliśmy kręcić się wokół własnej osi i przejść do przodu i do tyłu. W wersji Dreamcastowej to naprawili, bo było normalne sterowanie, że jak skręcamy w lewo i w prawo, to kangur aktualnie skręca, a nie obkręca się wokół własnej osi, choć moim zdaniem to sterowanie nie pasowało do jedynki, nie było to zbudowane według tego. A w koło dwójce wręcz przeciwnie, mamy sterowanie właśnie bardziej modernistyczne, czyli właśnie tak jak na Dreamcastowej wersji Kangur Kakao 1, ale tym razem level design jest na to przygotowany. Level design kompletnie się zmienił od czasów Kangur Kakao 1, właśnie został zastąpiony taki sztampowy, crashowy bym powiedział, level design na rzecz właśnie Raymana 2. Gra się naprawdę bardzo fajnie, fabuła jest troszeczkę lepsza niż w jedynce, tej mamy aktualnie, po prostu mogę ją zrozumieć, chociaż w przeciwieństwie do jedynki, czyli po prostu hej, Hunter powraca, porywa zwierzęta, uratuj je. Wciąż fabuła nie jest zbyt jakoś wielce wygórowana, ale jest, no i mamy też pojedyncze cutscenki, jak mamy tą, nie wiem, papugę, mamy bobry, więc tutaj zdecydowanie bardziej postawili na fabułę, choć wciąż to nie jest, wiecie, jak bardzo wygórowane, wciąż wiedzą, że to jest platformówka, nie potrzeba nic większego, po prostu jakaś fabuła, żeby można było ją śledzić, ale nic naprawdę, nic wielkiego. Na pewno ta gra jest moim zdaniem mniej trudna niż jedynka, to na pewno. Jest bardziej postawione to dla dzieci niż jedynka, bym powiedział, choć jedynka też była kierowana dla dzieci, ale no wiecie, troszeczkę czasu minęło, gracze z wiekiem coraz mniejszy challenge przyjmowali na klatę i właśnie sądzę, że to jest właśnie efekt tego. Co do soundtracku, jest to moim zdaniem drugi najlepszy soundtrack w serii, jeśli chodzi właśnie o te trzy główne części. Bardzo fajny soundtrack, wciąż moim zdaniem nie przebija jedynki, ale jest naprawdę strasznie blisko. Tutaj właśnie, jeśli chodzi o soundtrack, również widać spore zainteresowanie się Raymanem 2. Rayman 2 ma bardzo podobny soundtrack, choć Rayman 2 ma lepszy moim zdaniem, ale widać, że po prostu tatę postanowiło wziąć notki z soundtracku Raymana 2. Dokładnie tak. Co do poziomów, no tutaj mamy również wszystko i nic, czyli mamy tam jakieś tropiki, mamy lodową krainę, mamy oczywiście standardową jakąś tam łąkę i tak dalej, i tak dalej. Więc nie ma tej kosmosu, tak jak właśnie mówiłem, co chlip, no ale cóż. Tutaj moim zdaniem doszli już do większej perfekcji, jeśli chodzi o właśnie jakieś tam ucieczki, jakieś pościgi. Tutaj jest to naprawdę zrobione moim zdaniem lepiej niż w Kangurze KO 1. No i tutaj już mamy checkpointy między nimi, jakieś częstsze, czyli nie musimy przechodzić wszystkiego na raz. Dokładnie tak. Jeszcze oczywiście, tak jak obiecałem, powiemy sobie odrobinkę o KO Challengers. No KO Challengers to jest wersja na PSP, lekki remaster bym powiedział, który dodaje 4 nowe poziomy, które są, jak już mówiłem zresztą przy okazji ogrywania ich, trudne AF, nie wiem co oni sobie myśleli, ale overall nie były moim zdaniem jakoś wielce złe.
dało się w nie jakoś normalnie popykać, dało się mieć z nich jakiś tam fun, więc jak najbardziej Challengers idzie na plus. Czy nazwałbym to lepszą wersją niż KO2? Tak. Jest to zdecydowanie wersja ostateczna, którą aż żal, że nie wyszła po prostu na pecety, bądź na coś po prostu stacjonarnego, że nie wyszło z językiem polskim, jako że to jest jednak Kangur Rzeczypospolitej, dokładnie tak, ale jest na pewno dobra gra, którą warto zagrać. Tak więc jeśli chodzi o cenę samego KO2, rundy drugiej oficjalnej, oryginalnej, nie mówię tutaj o Challengers w tej chwili, to zajmuje moim zdaniem pierwsze miejsce, jeśli chodzi o wszystkie trzy części, a zajęło nam to wszystko 3 godziny 28 minut i 19 sekund, więc widać naprawdę spory podskok godzin, które musimy spędzić przy pokonaniu KO2. Wciąż to nie jest dużo, nie jest to tak dużo, jakbym chciał, ale jest to zdecydowanie więcej, co idzie jak najbardziej właśnie na plus samej gry, dlatego chociażby znajduje się właśnie na miejscu pierwszym. Tak więc w tej chwili przechodzimy do Kangur Kakao, tajemnicy wulkanu, inaczej zwanego Kangurkiem Kao, trójką, rundą trzecią, jak zwał, tak zwał. Każdy wie, że to jest trójka, tylko z jakiegoś powodu nie dostało po prostu liczbowej nazwy. Co tu się podziało? Niski budżet. Niestety to się podziało i to widać na każdym kroku. Po level design, który jest w większości wypadków pustawy, po przeciwników, których można ze spokojem pominąć, a pokonuje się po prostu ich 20 lat, jak nie dłużej. Soundtrack też jakoś, znaczy ma fajne nutki, chociażby Wioska Pelikanów to jest po prostu taka cudna nuta, że ja nie pytam. Ale też widać tutaj lekki spadek budżetowy niestety. To jest zdecydowanie najsłabszy soundtrack z tej całej trójki. Dokładnie tak. Co do poziomów, to też jakiejś wielkiego wyboru nie mamy, tak jak na przykład właśnie w poprzednich częściach. Tutaj głównie wszystko toczy się obok wulkanu, ognia i wyspa. Głównie to będziemy widzieć, czasami pójdziemy do jakichś tam ruin, co było ciekawe, nie powiem, było takie, wiecie, it's time for a change of pace, jakby to dr Eggman powiedział. Zdecydowanie tak, ale po prostu to się strasznie rzadko zmieniało, ale było to naprawdę bardzo miłe do zobaczenia. Zdecydowanie tak. Zmieni tej prawie że nie do poznania system zdobywania HP-ków, czego nie rozumiem, ale okej. Też tak jak w dwójce mieliśmy coś takiego jak specjalne umiejętności, jak tutaj kompletnie je skasowali, pomimo to, że podobno w plikach były, tylko po prostu nigdy nie zostały zaimplementowane. What the fuck? Więc nie, będziemy mogli robić tutaj nieskończonego spindasza jak w dwójce. Co się, jak najbardziej. Co do fabuły, fabuła jest taka, że lecimy sobie samolocikiem z takim jednym dzbanem, który uczy nas latać tym samolotem, ogólnie fajnie, ładnie, pięknie, ale koniec końców okazuje się, że znaczy ten głupi pelikan mówi, ej, chodź, polecimy sobie nad wulkan i on wlatuje tego wulkanu, bo nie zapiął pasów. Facepalm do kwadratu. I naszym zadaniem jest po prostu ratowanie go poprzez zdobywanie 4 artefaktów, które otwierają nam przejście do wulkanu, bo nie możemy wcale wlecieć do wulkanu tym samolotem, bo nie, czy coś ten deseń. Albo spaść tak jak ten pelikan do tego wulkanu, nic mu się w sumie nie stało tak naprawdę, tylko po prostu był uwięziony. Ale no nie, po prostu tak musi być. Potem dzieją się jakieś takie dziwne rzeczy, jak nie wiem, jak jakaś inwazja i inne takie typu rzeczy. To jest moim zdaniem najgorsza fabuła, bo jest takie spory mindfuck. Tak jak wiecie, jedynka za bardzo nie powiedziała nam wszystkiego w 100% i człowiek też ma mindfucka, tak tutaj po prostu co? Po prostu co? Więc nie, to zdecydowanie moim zdaniem najsłabsza fabuła. Dokładnie tak. Już mamy tutaj taki, nie wiem, koncept na przykład zmiany dnia i nocy, to jest bardzo fajne, tylko po prostu pora dnia zmienia się tak szybko, że o Jezusie, gdybyście mieli żyć w wszechświecie Kangur Kakao, przynajmniej na tej w tej wiosce 3 pelikanów, podkreślam, bo tam tylko trójka ich mieszka,
to no, nie zdążylibyście nic zrobić. To zapewniam was na 100%. No, kurczę, trochę się zawiodłem na tej grze. Naprawdę miałem nadzieję, że będzie spoko gra. Zwłaszcza, że moim zdaniem zaczyna się naprawdę fajnie. Hej, lecimy sobie samolotem. Coś oryginalnego, naprawdę. Nie mieliśmy czegoś takiego w poprzednich częściach. Lecisz samolotem. Wow. Później masz Hub World, który też już był w dwójce, ale tutaj mamy kolejny Hub Worldik. Wszystko ładnie, pięknie. Mam nawet, kurde, flagę Polski, więc hashtag patriotyzm i te sprawy. Hashtag Wielka Polska. I... no i, kurde... no i gra jest słaba, no. Najsłabsza. Żeby nie było. Nie jest, nie wiem, jakiś bubel czy coś, ale no, jest to średnia gra, naprawdę. No i niestety zajmuje ostatnie miejsce ze wszystkich, a zajęła nam 2 godziny, 52 minuty i 52 sekundy. Więc, kurde, wciąż o całą godzinę dłużej niż KO1. To jest coś, czego się nie spodziewałem. A może też dlatego, że level design w tej grze czasami po prostu zmylał kompletnie. I sądzę, że gdybym wiedział wszystko od początku do końca, to nie byłoby tak zwanej tajemnicy mindfucka, jaką przeżywałem, grając w tą grę, ale no, no cóż. A jak już jesteśmy przy tym, co, jak, po co i dlaczego trwało, to segment ekstra drogi do Kangur Kakao, oczywiście poza tym filmem, bo kij wie, ile on zajmie, jeszcze w sumie sam nie wiem, to zajął nam aktualnie ten segment godzinę, 10 minut i 4 sekundy, dokładnie tak, więc nawet sporo, muszę powiedzieć, a razem wszystko, czyli KO1, KO2, KO3 oraz segment ekstra zajęły nam 7 godzin, 23 minuty i 3 sekundy, tak więc no, nie najgorzej, nie powiem. Więc tak, moi drodzy, to by było naprawdę na tyle, jeśli chodzi o drogę do Kangur Kakao. Boże święty, bawiłem się naprawdę świetnie, mam nadzieję, że wy również. Naprawdę nie mogę się doczekać Kangur Kakao 4, Kangur Kakao 2021. Naprawdę nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, jakbym tak miał pomyśleć, jakby ta gra miała wyglądać. Już jeden gameplay nam pokazywał taki segment bardzo podobny do Kangur Kakao 1 i ja mam wielką nadzieję, że Kangur Kakao 4 będzie brał sporo, wręcz garściami z jedynki i z dwójki, pomiesza to w jedno, czyli będzie mieli troszeczkę Crasha Bandicoota, troszeczkę Raymana 2, ponieważ te dwa style gameplayu naprawdę dobrze działały na Kangur Kakao, moim zdaniem. Czyli znowu bym zobaczył powrót jakichś tam pościgów, coś, czego kompletnie nie było w trójce, przez co była nudna, jak jest na ciasna. Też nawet może przywrócić takie trudne właśnie pościgi, czyli hej, nie ma checkpointu, masz sam, kurde, działać. Czemu by nie? Jakby były dobrze zrobione, to czemu by nie? Naprawdę. Pościgi, takie właśnie jakieś łatwiejsze platformówki, czyli to, co właśnie oferowało nam Kangur Kakao 1. Mówię, po tym gameplayu widać, że chyba jest taki plan i ja mam taką wielką nadzieję, bo stylistyka Kangur Kakao 1 i level design strasznie mi się tam podobał, ale również w dwójce i mam nadzieję, że też właśnie pomieszają to z Raymanem 2 tak zwanym, czyli bardziej otwarty level design, nieco trudniejsza platformówka i tak dalej, i tak dalej. Pomieszałbym jedno i drugie ze spokojem. Moim zdaniem wyszłaby naprawdę gra idealna i na to liczę. Czemu tutaj mówię? Bo no w sumie dalej nie wiemy, jak ta gra będzie dokładnie wyglądać. Nawet nie wiemy, czy ta nazwa, jaką w tej chwili ma, czyli Kangur Kakao po prostu, czy tak będzie się nazywać, czy też nie, czy będzie po prostu Kangur Kakao 4, albo nie wiem, Kangur Kakao tajemnica czegoś, albo jeszcze coś kompletnie innego. Tego nie wiemy, zobaczymy, na co wpadnie Tate, też zobaczymy, kiedy ta gra w ogóle wyjdzie, bo to, tego też jeszcze cały czas nie wiemy. Miałem nadzieję, że wyjdzie w 2021, dlatego chociażby moja droga nazywa się tak, a nie inaczej. Kto wie, kiedy to wyjdzie, nie mamy jeszcze właśnie dokładnej daty. Ja na razie zakładam, że wyjdzie to na święta Bożego Narodzenia, coś około tego w tym roku. Zobaczymy, jak będzie. Oczywiście spodziewajcie się odcinków z Kangur Kakao, tak zwanego 4, ponieważ po to robiłem teraz tą drogę, żeby w przyszłości móc zrobić LP. Postaram się jak najszybciej, oczywiście jak gra wyjdzie, postaram się jak najszybciej ją kupić, żebyście mogli jak najszybciej zobaczyć Zagrajmy w Kangur Kakao 4. Tak więc, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tejże serii, tegoż odcinka. Naprawdę, jak już mówiłem, bawiłem się świetnie. Mam nadzieję, że wy również. Dokładnie tak, tak więc dzięki jeszcze raz za oglądanie i na razie do zobaczenia. See ya!